To nie będzie dokładnie się ustawić. Do szeregu przy samochodzie zbiórka. Dobra. Na serce pragnę serdecznie przywitać wszystkich zaproszonych gości. Należy na to, co dzienny tej nocy oraz zebranych mieszkańców na dzisiejszej uroczystości. Zostanego przywitania do przywitania budowania lekkiego samochodu na pewno zaproszonego został mi zawrót na naszej jednostki zostające w sprawie pożarnej Wołczanicy. Zanim nastąpi oficjalne przygotowanie samochodu, pragnę zwrócić się do Księdza Królowskiego z poradą do poświęcenia do tego samochodu. Jako dobro złożę, żeby zawsze zachowane w stanie mego technologii, dlatego też prośmy Panu Boga. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły, ogień daje nam ciepło i światło, służy do przygotowania pokarmu, wody, opuszcza na kale. Czasem jednak niszczy ludzki dobytek, niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Pokornie Cię prosimy, pobłogosław ten sprzęt służący do gaszenia pożarów, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działania ognia. Otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwali tym sprzętem, niosąc ratunek bliźnich i zachować ich zdrowie. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi mieć chętną pomoc bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Mam takie małe. Wy macie takie duże, ja mam takie małe. Ale zawsze jest. W oficjalnej ceremonii przekazania kluczyków do rąk naczelnika naszej jednostki dokona wójt w imieniu osobnika pani Elżbieta Krajewska wraz z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnych w Kwidzynie Dariuszem Krajewskim. Odwrócimy się od nas. No, z drugiej strony. Szanowni Grochowie, mam ogromną przyjemność wręczyć Wam, przekazać Wam ten klucz do samochodu zakupionego dla jednostki OSP Wołczanicy. Niech Wam służy. Był Was zawsze, może nie powiedzieć, że chciałbym być w broni, ale to nie jest. On nie będzie Was bronił, a Wam służyć przede wszystkim do ochrony mienia i ludzi, naszej społeczności, komukolwiek będzie potrzebny, potrzebie. Mam nadzieję, że będzie Wam służył właśnie do takiego celu i będziecie z niego nieśli radość. Wyraziłam już swoją opinię na zebraniu. Bardzo się cieszę też również, bo muszę to powiedzieć, że są jednostki inne z Waszej gminy. To jest bardzo ważne, że dzisiaj jesteśmy wszyscy tu razem, że to dla nas ważna chwila przekazania tego samochodu nowego zgodą, kiedy ochotnicy z Wołczanicy powiem marzyli o tym samochodzie, żeby właśnie był zgodą, żeby mogli służyć w akcjach ratowniczych bardziej skutecznie i tego Wam życzę. Przede wszystkim jeszcze raz wszystkiego dobrego, niech Wam służy jak najlepiej. W imieniu całej jednostki chciałbym serdecznie podziękować za przydzielony nam samochód, który poprawi mobilność. Mobilność naszej jednostki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Ja również gratuluję w imieniu Komendy Powiatowej. Chciałbym, żeby ten samochód służył Wam w sposób przede wszystkim dla Was bezpieczny, dla mieszkańców najbliższych miejscowości i wszystkich tych, dla których Wasza działalność w różnych warunkach będzie pomocna, niezbędna dla ratowania życia, zdrowia, imienia społeczności naszej lokalnej. Niech Wam służy dla wszystkich bezpiecznie trwały. Niech jeździ zawsze sprawnie. Sobie. Jeszcze raz gratuluję. Brawo. Również w imieniu tej jednostki pragnęlibyśmy wręczyć mały upominek do rąk pani wójtowej za cały trud, jaki wniosła pozyskanie tego oto nowego samochodu dla naszej jednostki. Bardzo dziękujemy. Aby tych samochodów było jak najwięcej przekazywane. Również przy okazji chcielibyśmy podziękować naszemu koło gospodyń wiejskiej za całą pracę, jaką pomogły w naszej pracy w przygotowaniu naszego dzisiejszego, no powiem, niemałego święta. Pani Aniu, proszę bardzo, to jest od nas. W ramach podziękowań. Dziękujemy bardzo. Może parę słów od siebie na temat samochodu, szczególnie dla tych osób, które jeszcze nie miały styczności z tym autem. Jest to samochód zakupiony poprzez naszą gminę ze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudziapce. Samochód ogólnie jest wyposażony w wyciągarkę, pneumatyczny marsz oświetleniowy, agregat wysokociśnieniowy, szybkie natarcie, posiada rozbiorniki 1000-litrowy na wodę oraz 100-litrowy na środek pionotwórczy. Ogólne elementy wyposażenia zostały przełożone z poprzedniego samochodu, jaki posiadaliśmy, a między innymi jest to pompa, bo to pompa pływająca, agregat prądotwórczy, pompa slamowa, torba medyczna, zestawy oświetleniowe odgradzające, filarki spalinowe, zestaw defibrylacyjny ALG. No, pomijając wiele innych mniejszych elementów. Jeżeli ktoś by chciał, pragnął zobaczyć, jak tam to tam głównie wygląda, oczywiście będzie to samochód, zapraszamy. Oczywiście po oficjalnym zakończeniu dzisiejszego naszego zebrania pragnę zaprosić wszystkich na oficjalny początkunek, bo już nie oficjalny początkunek, który się odbędzie na naszej świetlicy wiejskiej. Niniejszym uroczystość oficjalnego przywitania, poświęcenia oraz przekazania samochodu dla naszej Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy ogłaszam to zakończone. Zapraszamy Was.